Podczas ostatniej Astrokawy rozmawiałem z Łukaszem Wilczyńskim z Europejskiej Fundacji Kosmicznej na temat znaczenia lądowania Indii na Księżycu w kontekście geopolitycznym, w kontekście kosmosu na całym świecie. Także posłuchajcie tej rozmowy. Jak ty w ogóle odczułeś to, jak widziałeś to lądowanie tych Hindusów, którzy tam siedzieli, trzymając kciuki do białości za bezpieczne lądowanie swojego lądownika i łazika, i to się w końcu udało? No, nie tylko kciuki, nie wiem czy widziałeś, ale tam w tylnych rzędach ludzie się mocno modlili jeszcze, to było widać. I to fajne, bo zresztą ten wątek jakby modlitw i tak dalej, on się pociągnął dalej, kiedy poprosili po sukcesywnym wylądowaniu premiera Indii, żeby nie dość, że wygłosił mowę taką, wiesz, dziękczynną, to jeszcze ich pobłogosławił. To było bardzo ciekawe. Natomiast wracając do twojego pytania, wiesz co, faktycznie rzadko mi się zdarza ostatnio oglądać w takich emocjach, jakieś tam no, relacje ze startu, lądowania i tak dalej, i tak dalej. No bo przyzwyczailiśmy się faktycznie, że te starty, na przykład rakiet, czy lot kolejnej załogi na orbitę, to już jest taka codzienność. Mhm. Natomiast faktycznie ostatni rok nas nie rozpieszczał udanymi lądowaniami na Księżycu, prawda? Problem Japończyków, problem Rosjan, a obecnie sukces Indii. Tym bardziej, że to był taki sukces zasłużony. Ja na 2 godziny przed tym lądowaniem oglądałem świetny wywiad z byłym szefem ISRO, czyli Indyjskiej Agencji Kosmicznej, i on powiedział bardzo fajną rzecz, że on jest spokojny o to lądowanie, że to po prostu wyjdzie. Wtedy redaktor zadał pytanie, dlaczego? Wtedy on powiedział coś takiego, że Indie opracowały do perfekcji failure-based design, tak? Czyli projekty oparte o porażkę. Oni bardzo uważnie przestudiowali zarówno swoje poprzednie porażki, jak i porażki konkurencji. Co po drugie, te systemy w misji Chandrayaan, one były mocno zredundowane. Znaczy tam były podwójne systemy wszystkiego tak naprawdę, i to też było widać w samym lądowaniu, tak? Że tam wszystko działało bez zakłóceń, i jak zobaczyłeś pewnie podczas lądowania, ono było takie bardzo no, podręcznikowe wręcz. Oni klaskali po każdym momencie zatrzymania się, aż doszło nawet, oni użyli słowa hovering, tak? Czyli właściwie unosili się nad powierzchnią Księżyca, i dopiero wtedy opadli łagodnie na samą powierzchnię. Także to było widać, że im faktycznie wyjdzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, koszt $75 milionów. No, tak jak gdzieś tam w mediach krążyło, połowa budżetu filmu Barbie, ja wolę to raczej porównać do Gravity. Gravity na przykład Sandra Bullock, $100 milionów, tak? Mm-hmm. Więc tu widać te porównania. Zresztą Indyjska Agencja Kosmiczna już zapowiedziała start teraz misji na Słońce, tak? Oni mają w planach kolejną misję na Marsa, ale no co? Kolejne misje księżycowe. No rozkręcają się, ale pamiętajmy, to nie jest tylko i wyłącznie misja, to nie jest tylko to, że tam państwowy system działa. Niedawno testowali też rakietę prywatną i sektor kosmiczny, program kosmiczny w tym kraju bardzo mocno również stawia na komercjalizację tego, co robią. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to w jaki sposób to ma wpływ na resztę świata, prawda? I teraz tak, to jest dosyć ciekawe pytanie, dlatego że z jednej strony Indie są w BRICS-ie, prawda? Mamy tu Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i tak dalej. No i dużo się mówi o programie może kosmicznym BRICS i tak dalej. Tylko że no Chiny to tak nie do końca chcą, żeby gdzieś się tam szufladkować, bo oni mają swój program kosmiczny. I że tak powiem, się nie spieszą do tego, żeby Rosjan aż tak mocno niego wpuścić. Indie moim zdaniem idą własną ścieżką, taką ścieżką pokazywania, że da się coś zrobić taniej, da się to zrobić w sposób bardzo taki iteracyjny, bo to można tak powiedzieć, natomiast mają świetnie rozwiniętą współpracę z krajami zachodnimi. Pierwsza rzecz, Indie są 27. sygnatariuszem Artemis Accords w lutym tego roku, czyli tych porozumień artemizjańskich, do których również należy Polska jako 13. sygnatariusz, tak, w 2021. Indie mocno współpracują z ESO, bo zresztą przed samym lądowaniem Aschbacher, dyrektor generalny ESA, który gościł dosłownie kilka dni wcześniej w Polsce, mówił i gratulował, jakby trzymał kciuki na, nie też gratulował, trzymał kciuki na jednym z portali społecznościowych właśnie za tą misję, dlatego że również teleskopy obserwatoria ESA były wykorzystywane do śledzenia tej misji i przekazywania danych.
To jest następna rzecz. Indie mają podpisane umowy z Bliskim Wschodem. Także jak widzisz, Indie się bardzo fajnie ulokowały, jeżeli chodzi o tą współpracę międzynarodową. Współpracują ze Wschodem, współpracują z Zachodem, współpracują z Południem, z każdym, kto tak naprawdę będzie chciał nawiązać relacje. I są takim krajem, który moim zdaniem wyrasta na takiego dosyć bardzo ciekawego i silnego gracza w sektorze kosmicznym. Oczywiście jest ale. Ale polega na tym, co dalej z tym zrobią, bo na przykład jak rozmawiam z wieloma osobami, no to gdzieś tam taki mają lekki zły wizerunek w kontekście pewnych uregulowań prawnych, gdzie na przykład okazuje się, że możesz wysłać satelitę poprzez Amerykanów i musisz spełnić wszystkie wymogi, jeżeli chodzi o częstotliwość, nadania częstotliwości, o specjalne systemy i tak dalej. Jak tego nie masz, to możesz pójść do Indii. No i gdzieś to odium wizerunkowe nad nimi krąży, ale myślę, że tymi misjami na pewno po pierwsze wywołali euforię na świecie, bo wiesz, to nie jest tylko tak, że Hindusi wylądowali na Księżycu. Wylądował lądownik hinduski, wylądował łazik, natomiast te dane będą współdzielone do wszystkich naukowców z całego świata, tak? Więc tak naprawdę społeczność międzynarodowa dostaje dostęp do bieguna południowego. Dokładnie, nie? In situ, że tak powiem, więc to nie jest obserwowanie jak do tej pory przez satelity takie jak Lunar Reconnaissance Orbiter czy inne tego typu rzeczy, tylko można dotknąć tego, gdzie właściwie chcemy się wybrać, czy to w ramach misji Artemis, czy jakichś innych, które pewnie też będą atakowały raczej rejony, podejrzewam, bogate w lód wodny, a to jest właśnie rejon bieguna południowego. No to jest kwestia właśnie pod przyszłe kolonizacje, dlatego że jeżeli mówimy o pierwszych krokach na Księżycu, to nie będziemy rozmawiać o Halo 3, to nie ten etap jeszcze. My musimy ustawić miejsce, w którym będziemy mogli przetrwać. O, tak to mówimy, tak? Możemy przetrwać. Do przetrwania człowiek potrzebuje wody. Bo z jednej strony ma oczywiście kwestię pokarmu wodnego, jak powiem, no, po prostu wody, a z drugiej strony z wody może zrobić tlen do oddychania, tak? Jeżeli będzie chciał się przemieszczać, powrócić, z wody może również zrobić wodór. Więc to jest podstawowa rzecz do funkcjonowania takiej, powiedzmy, mikrobazy jeszcze księżycowej, takiego zalążka bazy księżycowej. Natomiast ciekawostka jest, że jak rozmawiałem też z naszymi specami tutaj od misji księżycowych, no to oni na przykład jako polskie podmioty celują w Morze Księżycowe, jeżeli chodzi na razie o mapping surowców, bo nie wiem czy wiesz, ale to też możemy słuchaczom powiedzieć, na polska misja księżycowa, nie żartuję, polska misja księżycowa jest planowana na 2030 rok. Będzie to misja orbitalna. Jest wybrany już konsorcjum Mirores, w którym nasza fundacja ma przyjemność również uczestniczyć. I to konsorcjum ma badać właśnie te resources na księżycowe. I właśnie będzie na cel obiera te morza księżycowe. To jest specjalizacja nie tylko Polaków, ale na przykład także Japończyków, gdzie wszyscy właśnie próbują teraz te bieguny północne, południowe, a Polacy będą właśnie celowali właśnie w te morza księżycowe. I to ta misja pierwsza orbitalna, trzymajmy kciuki, żeby się udało, żeby jak najwięcej podmiotów polskich mogło uczestniczyć w budowie też orbitera, czyli nie tylko ta aparatura, która będzie, tam będzie specjalny spektrometr w ramach misji, w ramach konsorcjum Mirores, ale także jest taka szansa, żeby jak najwięcej podmiotów uczestniczyło w budowie całego orbitera, bo raczej nie powiemy, że to będzie w 100% polska misja, bo nie mamy jeszcze aż takich kompetencji, natomiast myślę, że te w kilka lat będziemy w stanie jak największą ilość, wiesz, naszych podmiotów, tak? Więc Polska też będzie też mocno uczestniczyła w tym wyścigu księżycowym. Co więcej, to co jest fajne i co może widzów też zainteresować, że też Polacy nie gęsi swój język mają, to jest to, że my w tym programie Artemis, Polska jako uczestnik programu Artemis, nie tylko jesteśmy jego sygnatariuszem, ale Polska na spółę z Brazylią są, jakby prowadzą wspólnie ten komitet krajów rozwijających się w ramach programu Artemis. Także my też mamy tą funkcję zarządzającą w tym projekcie. Ale to z tego co rozumiem już bardziej chyba jest misja skierowana w stronę takiego przyszłego górnictwa kosmicznego, żeby zaznaczyć, powiedzmy stworzyć jakieś mapy dostępnych substancji na Księżycu niż pod misje załogowe, no bo tutaj jakby chyba bieguny są bezapelacyjnie najlepsze tak naprawdę do tego, żeby zacząć przynajmniej w tym miejscu, nie? Najłatwiej by tam było chyba to wszystko
z uwagi na lód wodny. No. Z uwagi na lód wodny oczywiście. Natomiast no, wiesz, całość projektu Artemis, całość projektu powrotu człowieka na Księżyc musi być planowana kompleksowo. Czyli nie tylko kwestia baz księżycowych umieszczonych na biegunach, ale właśnie już od razu pod kątem tego, skąd, gdzie ci astronauci będą się udawać. Bo jedna rzecz to jest baza na Księżycu, ale pamiętaj, że cały czas będziemy mieć już w cudzysłowie wiszącą nad Księżycem stację Gateway, tak, z której astronauci będą mogli lądować również w inne miejsca. Więc to jest właśnie całość tego programu Artemis, stąd tyle tych połączeń między sobą i każde tego typu lądowanie to są właśnie te dane, które płyną już na potrzeby wszystkich misji. Bo dla mnie ciekawostką było, sam nie wiedziałem jak się zachować, przyznam się szczerze, kiedy się dowiedziałem o fiasku misji rosyjskiej, no gdzieś z jednej strony odezwały się we mnie, no przyznaję się, jakby pewien uśmiech, no bo jednak jakoś nie darzymy sympatią tego kraju od ponad 2 lat. Natomiast z drugiej strony, jak zobaczyłem, jak społeczność międzynarodowa, naukowa reagowała na ten fakt, to ze smutkiem. Bo mimo wszystko, co się dzieje, no to była to kolejna szansa pozyskiwania niezwykle cennych danych, tak, które przyspieszają rozwój. To jest właśnie to, co powiedziałem na początku. Indie odrobiły pracę domową, ale dlatego, że innym się nie udało, dlatego, że inni też dostarczali dane. To oni na podstawie tych danych analizowali to i zrealizowali. Teraz to, co na przykład jest ciekawostką w tej misji ISRO, no to jest sam fakt, że nie tylko oni lądują i badają oczywiście kwestie tego lodu wodnego, ale na pokładzie łazika mamy również, łazik tam też wyjeżdża, mamy na pokładzie łazika również instrument do badania regolitu. Także na potrzeby właśnie też badania, czy przypadkiem w tym obszarze coś nie jest ciekawego z punktu widzenia górnictwa kosmicznego, a no, powiem szczerze, że w przypadku łazików Indie mają coraz lepsze kadry, tak mogę powiedzieć, i to szczególnie mnie są one bliskie. Ty coś wiesz o łazikach indyjskich, w sumie jakby nie patrzeć. Ja coś wiem o łazikach, słuchajcie, 2014, kiedy zaczęliśmy robić European Rover Challenge, to jedną z pierwszych nacji, która nam się zaczęła tak międzynarodowo pojawiać na każdych zawodach ERC, to Indie. Jak wprowadziliśmy formułę tą taką online, czyli zdalnego sterowania łazikiem, to wtedy w pandemii się pojawiła, zawsze w czołówce są Indie, a ostatnio wygrywają. Więc to widać, że te kadry, które tam są, zresztą zgłoszeń mamy mnóstwo zespołów hinduskich. Raz mieliśmy problem z wystawieniem certyfikatów, bo okazało się, że nie przewidzieliśmy, teraz wprowadziliśmy pełne ograniczenia, ale nie przewidzieliśmy tego, że zespół będzie liczył, uwaga, 130 osób. 130 osób pracujących w projekcie, słuchajcie. Więc widać, w jaki sposób oni to tak mocno na to stawiają. I te kadry, zresztą to było widać, słuchajcie, na podczas lądowania, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale strasznie dużo młodych ludzi na sali było. Strasznie dużo młodych ludzi było na sali. To było widać. W ogóle tam jakieś dzikie tłumy były w tym centrum kontroli misji. No ale no, szczerze mówiąc, to też czuć, jak oni tu przyjeżdżają na RC, bo to są ludzie, którzy z jednej strony ciężko pracują, jak im nie wyjdzie, to poprawiają. Oni w ogóle się nie denerwują, jak im coś nie wyjdzie. Wiecie, przylecieli z drugiego końca świata i im specjalnie na RC im coś nie wyszło. Oni kompletnie są w innej fazie wtedy. Oni włączają się właśnie w ten failure-based design, zmieniają przez noc, poprawiają coś i jeszcze znajdują czas, żeby pójść na te wszystkie wykłady, które my robimy i uczestniczyć aktywnie w tym. Ja ich podziwiam. Ja nie wiem, kiedy oni śpią w ogóle podczas ERC-a. Nie śpią, ja myślę, ich pamiętam. Ja widziałem, jak o godzinie wracaliśmy 3 czy 4 nad ranem, a oni naprawiali właśnie jakiegoś swojego łazika, po prostu naprawiali jakieś tam konektory, coś tam z lutownicą jeszcze po prostu w tych obwodach, na schodach dosłownie akademika, gdzie mieszkali, siedzieli i to robili. Także no widać było te pasje i to, że to jest dla nich ten fokus, nie? I ta najważniejsza rzecz, która w tym momencie jest do zrobienia. Znaczy wiesz co, to jest silna motywacja. Ja jak cieszyłem się z tego, że Indie w ten sposób inwestują, to też na przykład w komentarzach, no wiadomo, że zawsze się pojawia równoznaczne komentarze takie właśnie, że też się cieszę, ale oczywiście trochę hejtu się zawsze pojawi u mnie też. Pozdrawiam wszystkich moich hejterów. Natomiast jeden komentarz mnie zastanowił. Jak to jest, że kraj, który ma taką biedę, ludzie mieszkają w kontenerach, w ogóle zajmuje się sektorem kosmicznym. Mhm. I powiem ci szczerze, że akurat wszedłem w relację, rzadko wchodzę w relację z takimi no-name'ami, czasami, którzy coś walną, ale tu wszedłem w relację, bo to jest dobre pytanie, słuchajcie, no bo Indie nam się kojarzą z czym? No właśnie, jeżeli ktoś z ogląda przebitki, głównie, nie?
Gangesem, zasyfionym Gangesem, szczerze mówiąc, to co tam, lepiej się nie kąpać, nie próbujcie tego nigdy. Natomiast no jednak mimo wszystko tą biedę w Indiach widać na każdym kroku. Indie są społeczeństwem, czy krajem kastowym. Wiadomo, że jeżeli urodził się ktoś niestety w tej niższej kaście, kariery nie zrobi. I to jest tak samo, co na przykład jest w Kolumbii, bo też miałem przyjemność tam być, rozmawiać, mieć wykłady w Kolumbii i tak dalej. I to, co robi Indyjska Agencja Kosmiczna ISRO, to też jest takie przełamywanie stereotypu, dlatego że ludzie z różnych, nawet z tych niszy społecznych, mogą dostać się na staże do ISRO, do programów kosmicznych, i to inwestycja w ten kosmos, to jest takie otwarcie też dla tych młodych ludzi, dawanie im szansy, że mogą pracować również w tak rozwijającym się dynamicznym sektorze. Więc z jednej strony, nawet jeżeli kraj ma jakąś taką kwestię właśnie nieradzenia sobie z biedą, aczkolwiek spokojnie, Indie mają dużo programów, teraz na przykład elektryfikują bardzo mocno, podłączają nowe sieci energetyczne, kładą i tak dalej, tylko wiecie, inaczej się mówi o Polsce, inaczej się mówi o Indiach, no to gdzie jest jeden, nie ta skala, nie? Jedno miasto to jest cała Polska, tak? No. Natomiast to jest też bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową, bo Indie na przykład mają bardzo dużo postawionych wysoko menedżerów na całym świecie. Chociażby jak weźmiemy obecnie najważniejsze firmy technologiczne świata, popatrzymy na CEO tych firm, no właśnie, sami Hindusi. Praktycznie sami Hindusi. Oni mają bardzo dużo rozwiniętych takich programów wysyłania ludzi za granicę po to, żeby zdobywali tą wiedzę i wracali właśnie i budowali tą indyjską ekonomię, ale oprócz tego dopuszczają też zewnętrznych kontrahentów, więc jak widzę na przykład na kongresach międzynarodowych, między innymi na kongresie IAC, no to zawsze jednak to stoisko ISRO jest dosyć mocno oblężone przez Amerykanów, przez Europejczyków. No zresztą mam nadzieję, że wszyscy będziecie mogli sami to zobaczyć na własne oczy, bo mogę teraz wam zdradzić, że za no niewiele ponad miesiąc w Baku, w Azerbejdżanie, podczas tegorocznego kongresu astronautycznego będzie ogłoszona decyzja, czy kongres 2026 będzie w Turcji, czy może w Polsce, w Poznaniu. Proszę bo bardzo. Mam przyjemność być szefem komitetu organizacyjnego, który chce wprowadzić do Polski ten kongres. To co ty tu robisz, to ty idź pracuj i organizuj, a nie to, żeby to było w Polsce, a nie w Turcji. Ale słuchaj, zanim pójdziesz, to zaprośmy na ERC, bo we wrześniu tego roku będzie kolejne ERC, nie? Powiem tylko jedną rzecz, że od wczoraj chodzę jak nakręcony, bo czekam na jeden list. Dostałem maila wczoraj, że zastanowi się ta osoba, czy przyśle mi list poparcia, bo musi przemyśleć. I chyba już wiesz, o kim mowa. No właśnie tak. Mam dwa typy. Napisałem do Ilona, żeby również, bo gdyby takie poparcie przyszło, to jednak parę osób by mogło też zmienić zdanie. A popierają nas już Europejska Agencja Kosmiczna, dyrektor Aschbacher, Korea, Australia i tak dalej, i tak dalej. ERC, słuchajcie, 15-17 września na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, czyli tak jak w zeszłym roku. 15 zaczynamy zawodami, więc mamy oczywiście Marsjard. W tym roku lekko zmieniony, a zobaczycie sami, co będzie na nim, to nie będę teraz zdradzał. 16 wskakują nam strefa pokazów, wskakują nam, czyli 16-17 to już wtedy pokazy dochodzą. Mamy tak, pierwszego dnia, czyli ten piątek, wykład specjalny otwarcia, Robert Zubrin przyjeżdża, słuchajcie, warto być. 16-17 będą spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi tym panem, który teraz ze mną rozmawia, więc też ale Piotrek sam na siebie zaprosi. Ja zapraszam. Albo jest tak skromny, że nie zaprosi, więc ja zapraszam na spotkanie z Piotrem. Będą też inne osoby, które popularyzują wiedzę o kosmosie w Polsce. Będą bardzo fajne wykłady. Pamiętacie z kanału Piotrka, zawsze tutaj gdzieś się pojawiała Artemis. Artemis wraca. Tym razem She'll be back. Debatą Crime in Space. Proszę bardzo. Sam jestem ciekaw, co tam będzie. Muszę to zobaczyć. Po pierwsze, jak ja to słyszałem, to mówię, o kurczę, to grubo. Ale będzie też debata na przykład tego, w jaki sposób rozwijać ten kosmos. Co my z tego mamy? Przyjeżdża Les Johnson. Les Johnson z jednej strony inżynier NASA, a z drugiej strony pisarz. Więc jeżeli gdzieś macie na swoich półkach książkę Lesa Johnsona,
łapcie ją i przyjeżdżajcie po autograf, bo a jak jeszcze nie macie, to zamówcie i jak może zdąży dojść na ERCA. Będzie pani Kasia Barcikowska, proszę bardzo. To jest książka, co prawda dla dzieci bardziej, dla rodzin z dziećmi, żeby nie było, jest nasz piękny tutaj logotyp RT. Natomiast ciekawostką jest, że Łaziki nie tylko objęły patronat nad tą książką, ale jesteśmy w fabule tej książki, więc też można będzie się spotkać z panią Katarzyną. Mnóstwo fajnych rzeczy. Bardzo ciekawe, słuchajcie, strefa pokazów, dlatego że będzie bardzo międzynarodowo. Mogę zdradzić, że będą wystawcy z Dubaju, z Japonii. No widzicie, robi nam się naprawdę międzynarodowo na ERCE. No więc tylko trzeba 15 do 17 września sobie zapisać w kalendarzu i być w piecach. No i zapraszamy. I mówię, jak ktoś będzie chciał też się z nami spotkać z ekipą Astrofazy, to na miejscu będę, więc będzie można sobie piąteczki zbić i będę dla was też robił relacje właśnie z tego miejsca. Dziękuję ci, Łukaszu. My widzimy się niedługo i mam nadzieję, że w Astrokawie też za jakiś czas jeszcze do nas zawitasz z jakimiś ciekawostkami. No i trzymamy kciuki za tego i jaka w Polsce, bo to naprawdę jest gruba rzecz, także działaj. A jeśli nie znacie tego formatu, który właśnie oglądaliście, to jest to Astrokawa, czyli nasz program na żywo. Program na żywo, który na głównym kanale na Astrofazie prowadzimy we wtorki i czwartki o godzinie 9. Także serdecznie was zapraszam. Wpadajcie, zaparzcie sobie kawkę, herbatkę lub inny napój, jaki tam lubicie. Wtorki i czwartki, godzina 9. Do zaparzenia.